Czyli rozumiem, że wierzy pan w niewinność mojej klientki. Tak. Co z ciebie za ojciec? Owinęła sobie ciebie wokół palca. Przestań. Myślisz rozporkiem, a nie głową. Przestań. Pogódź się wreszcie z tym, że on odszedł i przestań szkalować niewinnych ludzi. Myślisz, że jesteś taka mądra? Zaraz się tobą znudzi. Ja przynajmniej nie będę robiła z siebie takiego żenującego pośmiewiska jak ty. A co ty możesz wiedzieć o rodzicielstwie i małżeństwie? Jeżeli już chcesz wiedzieć, to Hubert zdradzał cię na długo przed tym, zanim poznał mnie. Bo jesteś nudna, zrzędliwa i nie dbasz o siebie. Będę miała satysfakcję, jak pójdziesz siedzieć za pedofilstwo. A może to ty molestowałaś swoje dziecko, a teraz zrzucasz winę na mnie, co? Zatłukę cię, ty lafiry. Spokój się, co ty robisz? Rada, proszę się uspokoić. Co pani robi? Nie da, nie da. Mnie cię, zatłukę cię, pani mężczyńska. Pani rozsądzie chyba, jak pani się zachowuje? Zostać na miejsce. Ja bardzo proszę, aby sąd zaprotokołował to, co się przed chwilą wydarzyło. Jak tak można? Proszę zaprotokołować. Można. Proszę o spokój. Proszę zaprotokołować, że świadek gwałtownie zareagowała na prowokujące zachowanie oskarżonej. Z uwagi na naruszenie powagi sądu, obie panie zostają ukarane karami porządkowymi w wysokości 1000 zł.